Okej, dobra, więc co zrobimy? Odpalimy tego durnego. Homofront. Revolution. Time splitters 2 code. Tak się składa, że niestety mam pada. Teraz tylko muszę go podpiąć, co nie jest łatwe. Nie wiecie, to super, najlepsza gra świata na PS2. Jestem ciekaw w wersji na pecety. Aj. PC, RC plus G, LC, co to? Jeszcze raz, co on do mnie pisze? Co to jest RC? LC? RC? Ty zaraz. RC plus G, T, 1, 2, Q. RC to radio controlled. Iconic. Aha, tylko trzeba wejść do jakiegoś easter egga z gabinetu. Na pewno. Czy DLC do Blasphemusa? DLC do Blasphemusa chyba jest zintegrowane z Blasphemusem. Dobra, Polygon, dobry serwis. Tak. Trudny moment. Nie rozumiem nic. Jeszcze raz. Zaraz. Żeby odblokować grę. Gdzieś było tłumaczone, że po prostu na etapie wyboru czegoś tam trzeba kliknąć ten. Rozumiem, że RC to jest right click, a LC to jest left click. Czyli prawy Q, E, prawy 2, lewy 1. Why coś znalazł. Filmik, jak debile, co? Nie możemy oczywiście domyślić się z tekstu czytanego ze zrozumieniem. Musimy kliknąć na filmik. Click and then Q. Kind of like how you control C to copy or control V to paste. Hmm.
Właśnie tak smakuje świat. So you hold down the right click and then press Q and then let both of them go and then you do it again, ERC2. So just show you how that works. So I'm just going to do... Dobra, jak odblokować to? Od początku. Ptasie mleczko, lekkie pianki mango shake. Spróbuj po zamrożeniu. Hi everyone, this is Andrew Time. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to be talking about the Time Splitters 2 4K port locked inside the home front, the Revolution. And apparently has been hidden away from in front of me this now. So Jezu, 30 sekund, 40 sekund, strata czasu. A save game here, which is the attributes.xml, and then also the key combinations that we need to put it in here. So musimy dojść do jakiegoś mnie. To open the game, when you go to the extras menu, you normally just have the credit sequence, but because we've imported the save game, we can actually enter the Time Splitters 2 game here. Jaki pazisz, ma jakiegoś cheata. Jezu, to jest jakiś retarded świat, nikt nie potrafi po prostu podać, co trzeba zrobić. This project, to no, super, no powiedz mi. GitHub. Okej. Dobra, jak się to instaluje? Installing. Ma instalera nawet, aha. Co może pójść nie tak? Pobieramy niewiadomego pochodzenia 12 MB plik. Ufamy. Teraz się pojawi i zniknie command. Exe. Jezu Chryste. Dokładnie kisu to będzie. Okay. Że ładne zdjęcie galaktyki. To NASA zrobiło jakby co? Wszystko działa? 144 FPS-y. Nie. Zaraz się rozkręci, spokojnie. Ty. Ty, gra z PS2. Ta gra miała ładne animacje. Traveling through time, they have sown corruption, unraveling the fabric of our history. Our last chance is to strike back, seize the time crystals and turn their twisted weapon against them.
The fight for survival has begun. Alpha Base, do you copy? Over. Roger, you are clear to go. Proceed as planned and good luck. Dryndol pyta, czy doszła nowa planeta w 17. Nie. Czy pytasz 17.2? W 17.2 doszły nowe stacje na punktach Lagrange'a. Przewiniemy, jeśli się da. Pierwszy etap jest nawiązaniem do starej misji z GoldenEye'a. Oczywiście gramy na hardzie. Ciekawe, jak sterowanie będzie zrobione. Jestem bardzo ciekaw. Animacje są tu ładne, nawet po dziś dzień. If they find out. Come on, coward. Ile jest układów planetarnych? Jeden dostępny. Nikolai, the light. Stupid torch. Does nothing in this army work. Jezu, fabuła jak w tym. Quantum Leap, zaginiony w czasie, to po polsku chyba. It's all down to me now. Misje z Tamą w zimie, najlepsze misje. Gra. Że prawie jak MGS, dokładnie o to chodzi. Teraz tak, czy gra dopuszcza... No. Opcje w tym momencie już są niekoszerne. Czyli nie mogę sobie zmienić mojego ulubionego sterowania. Na odwrócone. Ale to sterowanie jest dobrze zrobione, to dobry port. Sorry, mam odwrócone sterowanko niestety. Dobra, czułość zdrypana totalnie. Niestety już nie wrócimy teraz do opcji. Ale port bardzo dobry. Oho, niestety włączyłem alarm. To można było przejść po cichu te misje i tak dalej. Tej nawet sterowanie jest sensowne. I ładnie zintegrowany. Ty, zniszczalne otoczenie. Lat. Czy da się powiedzieć, czy trzeba by wejść do opcji? Podejrzewam, że jakoś tam... Oh.
Wejdziemy do opcji jeszcze, ustawimy sobie tak, odwrócone sterowanie i zobaczymy. Ta gra ma 40 lat, no więc ten, teraz zobaczmy. Tak. Czy da się kudę? Tak. Syberia, briefing. Opcje. Opcje graczunia. Preferencje. Nie ma preferencji, nie ma sterowania. O Boże, nie, zaraz. Jak nie ma? Nie, czegoś poklikałem, da się. Nie, to są coś. No i da się wejść w to. Ale nie w preferencje, nie w sterowanie. Jaka makabra. Wow, podpisy są. Czy to było na Commodore, na Atari? Czyli pewnie trzeba jakoś sterowanie zmieniać z poziomu... Ja wiem, ono pewnie bierze sterowanie z poziomu tej, z innej gry. Kurde. W sumie jest spoko, ciekawostka. Nigdy ci nie pozwolę, żeby ten zapora przestała działać. Jak gra teraz tłumaczy? Sumy kontrolne. Ciekawe. Okej, 27 po 10.